Jestem zadowolony z tego, że po tak długiej przerwie potrafiliśmy zaprezentować jakiś poziom gry, myślę, że bardzo przyzwoity. Gospodarze również stanęli twardo, ale grali fair. Myślę, że mecz mógł się podobać, było sporo akcji bardzo szybkich, był rozumny atak pozycyjny, była walka. Myślę, że to co były emocje na koniec, myślę, że to na co czekamy w grze w piłkę ręczną. No na pewno emocje w końcu były, natomiast mecz ja uważam, że był przeciętny. I ja tutaj się w stosunku do naszego zespołu przede wszystkim nie zrealizowaliśmy pewnych założeń taktycznych i straciliśmy niepotrzebnie kilka frajerskich bramek w pierwszej połowie i w drugiej połowie tak samo, także na pewno liczyliśmy na to, że tych bramek nie będzie ze strony gości 31, tylko parę bramek mniej. Nie wychodziła nam w pewnym momencie gra w ataku. Musieliśmy naprawdę zapracować na pozycję i przede wszystkim zrobiliśmy tego, co żeśmy się bali. Zrobiliśmy dużo błędów takich technicznych, gdzie po prostu przeciwnik nas skontrował. No i w tej obronie parę błędów takich, które nie powinny się zdarzyć. No, jest remis. Gramy dalej, tak jak tutaj kolega powiedział, że po prostu następny mecz zaczyna się od zera. Teraz jest chwila przerwy i gramy ligę. Ja myślę, że w tym następnym meczu wszyscy otworzą swoje karty i będą wojować na zdecydowanie większym poziomie. No, 37 bramek to jest trochę straconych, to jest troszeczkę za dużo. Mecz mi się wydaje, że jednak mógł się podobać i przez to, że wynik jest remisowy, no wynik też awansu do finałowej czwórki jest sprawą otwartą, no co na pewno będzie ciekawszym widowiskiem dla kibiców w meczu rewanżowym w Głogowie. Każdy mecz jest inną historią, także puchar jest pucharem, liga jest ligą. No dzisiaj niestety, tak jak trener powiedział, za dużo bramek straciliśmy, nie zrealizowaliśmy do końca naszych założeń taktycznych, stąd taki wynik, na pewno szkoda. Serdecznie chciałem podziękować kibicom za to, że przyszli, było jak zwykle głośno na naszej hali. No teraz już skupiamy się na sobotnim meczu i zapraszam kibiców i dziękuję za to, że dzisiaj byli.